Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Turysto52 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Odyseja. Moi drodzy, jesteśmy w ruinach zamku w Warancie. Konkretnie na mapie, no, ruiny zamku nam pokazuje konkretniej. Ostatnio tutaj zaczęliśmy buszować i nie skończyliśmy. Jest tutaj jeszcze sporo szkieletów, których wypadałoby się pozbyć. Więc zajmijmy się oczywiście nimi. Tylko teraz tak, pytanie, jakby je tutaj podejść, bo one są dosyć agresywne. Może najpierw podejdziemy właśnie tutaj tak od tyłu. Ja sobie pokorzystam trochę z kuszy. No okej. Kurde no. Wiecie, co bym zrobiła? Byśmy tutaj założyli może tą zbroję łucznika, wiecie? Bo ona ma dobrą ochronę przed strzałami. I w ogóle ma dobrą ochronę. No, to jest bardzo dobry pomysł. Okej, tutaj się wejść nie da. Czyli tutaj mamy swoisty ślepy zaułek. Tu jest bardzo dużo tych szkieletów. Jest warsztat. To już wiemy, gdzie jest. Błagam, jak ktoś by mógł, napiszcie mi w komentarzach. Bo ja wtedy będę sobie kojarzyła, że w którymś odcinku, konkretniej będę mogła sobie to sprawdzić na YouTubie, właśnie taką informację i to mi się bardzo przyda. Okej. Co to jest? To jest gryf? Tak jest. No dobrze. Także proszę, żeby ktoś z Was mi napisał, że warsztat mamy tutaj w ruinach zamku. Oh my god, golem. Nie spodziewałam się golema w takim miejscu. Masakra. Dobra. I to jeszcze piaskowego takiego. Mamy nawet łóżeczko tutaj, więc błagam, napiszcie mi, że mamy tutaj łóżko, mamy tutaj warsztat i że nic nam więcej do szczęścia nie jest potrzebne. Na razie się stąd nie będę teleportować, bo nie wiem, później, wiecie, nie mamy teleportu tutaj, a na pewno jakiś pewnie się znajdzie. Tak, napisaliście mi oczywiście w komentarzach, że mogę się teleportować na Albatrosa. To po prostu moja głupota, bo ja po prostu zapomniałam o tym. Znaczy zapomniałam. Nie zwróciłam uwagi. Już cisza, może? Dziękuję. Nie zwróciłam na to uwagi z prostej przyczyny. Mianowicie, wcześniej ten teleport trochę inaczej się nazywał w ekwipunku. Nie, wiecie, nie po prostu, że na Albatrosa, tylko właśnie inaczej. To było coś w stylu bardziej, że na statek Albatros czy coś takiego i po prostu szukałam tego słowa statek w myślach. I nie ma. Także tak, już wiem, że możemy się teleportować bezpośrednio na Albatrosa. Wiecie co? Lepiej by go było. Zginiemy zaraz. Okej, udało się to przeżyć. Tutaj bym schowała jakieś coś, żeby tajne przejście. Dobra, czyli mamy tutaj nawet dwie rzeczy. Ej, czemu ja mam tutaj... Wy to widzicie? Gra mi tutaj tak jakby życie zabiera w tym miejscu. Aha, no tak. Musimy wrócić do tamtego pancerza, bo przecież tutaj jest nieznośnie gorąco w tym miejscu. Ja trochę sobie zapomniałam o tym, że przecież odporność jest na gorąco. Dobra, ale przynajmniej przez chwilę nam ta zbroja posłużyła. Okej, tam się ciekawe rzeczy dzieją, że aż brzytwiak jest. Mogę go ustrzelić stąd, czy tak? No, kurde, powiem wam, że boję się, bo boję się, że mi postać wyskoczy zaraz. Tak będzie. Okej, mogę go nacelować, więc jest szansa, że go trafię.
kiedyś. Chyba jest za daleko. Okej, trafiłam. Gorzej, że on spadł i się zabił. Tak jest. Pięknie. No naprawdę, piękna dętka to była. Dobra, idziemy stąd. Tutaj na dół nie. Tutaj idziemy tędy i sobie przejdziemy tam na ten główny plac. Troszeczkę tutaj pobędziemy w tym miejscu. Ponieważ no nie uważam, że szybko nam się uda stąd wyjść. Czy tutaj byłam? Wydaje mi się, że nie by... Okej. Tu jest bardzo dużo rzeczy. Ale nie kojarzę takiego miejsca, żebyśmy w takim byli. No nie, bo są tutaj rzeczy. Dużo paczek z bronią. Jestem bardzo ciekawa, czy one będą mi, wiecie, przydatne. Do czegoś. Podejrzewam, że będą. I bardzo bym się chciała już nauczyć czytania tych tabliczek. Zapas bełtów. Super. Tam są szkielety dalej. Tak, i tam jest tak jakby inne wyjście. Tam na górę możemy też się dostać. Tędy konkretniej. Więcej tabliczek. Księga Mędrców, Arcanum Golum i Podręcznik o Magii. Przeczytajmy sobie te rzeczy. Księga. Rozumiem. Arcanum Golum. Lodowy i ognisty golem. I coś jeszcze tutaj było. Księga, podręcznik o magii był jeszcze. Czy nie? Jest. Rozumiem. Co ciekawe, wiecie, nie pokazało mi go jako nowość w ekwipunku. Co troszeczkę mogło nas zmylić. Okej, i tutaj żeśmy też byli. Dobra. Tutaj możemy sobie zejść. Jeszcze niżej. W sumie tędy możemy chyba wyjść. Nieumarły wojownik z Warantu. No tak, jasne. Jest ich tu więcej. Proszę cię, strzelaj. Stary, naprawdę, bo będzie kiepsko. Oh, fuck my life. Okej. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Cholera jasna. Dobra, zrobimy zapis. Tak trochę ryzykownie. On tam łazi na dole, pełnia życia. Nie ukrywam, z tym by się przydała, nie? Many nie mamy. Błagam tylko, żeby tu nie przylazł. Proszę. Eliksir many akurat mamy. Znalazłam w ogóle, widzę, do many też jakiś eliksir. Okej, teraz żyćko. Na pokład al... Co? A no właśnie, widzicie, jest na pokład, a jest typowo też na albatrosa i to są dwie różne rzeczy. Ja właśnie się chciałam na pokład teleportować kiedyś i ten teleport nie działał. A w multi mamy troszeczkę inny chyba ten teleporter, bo to nie jest ten. Czy coś takiego. Okej, tu się coś dzieje. Okej, udało się bez problemów. Dobra. Ten się na szczęście zbugował i próbował do mnie iść naokoło. Mam nadzieję, że wam pralka w tle nie przeszkadza, bo mam wrażenie, że ona tak dudni, że głośniej się nie da. Dobra, tu jesteśmy w jakimś takim dosyć otwartym miejscu przestrzeni. Błagam cię, strzelaj, no proszę cię. Okej. Dobra. Nawet nieźle nam to idzie.
Biorąc pod uwagę, że cały czas mamy w kuszy tylko 10. Okej, okay, doszliśmy do wyjścia z innej strony. O matko, tego nie przeżyjemy. Widzieliście, gdzie on strzelał tymi bełtami? Mam wrażenie, że żeśmy w połowie jeszcze miejsc tutaj nie byli. Co to jest? Aha, dobra, nie umarły. Przez chwilę myślałam, że to jakiś kluczyk, bo tak wyglądało. Okej, okay, tutaj coś jest jeszcze. O matko. A tu? Dobra, tędy też możemy wejść. Nie, to jest jeszcze inne wejście. O cholera, jasna. Okej, moja postać się potyka na schodach. Co my tu mamy? Stół pisarski, to podziękuję. A tutaj? Tutaj możemy sobie wejść. Czy ja tu nie byłam? Ano, byłam. Leży ciałko. Zaraz. Tak, 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 byliśmy, dobra. Ale bym się jeszcze tam cofła, bo mi się coś nie podoba. Okej, to jest na zewnątrz. Nie zwróciłam uwagi, jak wyjść z tego fortu od drugiej strony. Aha, tędy, dobra. To są pustynne brzytwiaki. O, fuck! Ale się przestraszyłam. O, matko. Tak to jest, jak chcesz sobie wyjść po rośliny. Dobra, na razie je tam zostawię. Tu się coś dzieje. Halo? To tu? Nie. Tutaj może. Tak jest. Co tu się dzieje? Czemu moje bełty się odbijają? Ej, no, widzicie wy to? O cholera. Okej, okay, mamy to. Co tu jest? Złote naczynie. Seriously? To tyle? Okej, okay, bo tutaj też da się przejść. Tam są jeszcze przeciwnicy. Figurka. A co to za figurka? Podejrzewam, że jakaś... Nie wiem, może drewniana? Mm. Otwórzmy sobie kufer. Prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo. Wow. Rubin, podręcznik o magii, 130 sztuk złota. Chyba zaraz będę musiała pralkę wyłączyć, bo będzie piszczała. Coś mi się tak wydaje. Podręcznik o magii przyda się. Rozumiem. Bo nie wiecie, dlaczego nie mogę się jeszcze drugiego kręgu magii nauczyć, a mam wrażenie, że tej prastarej to mamy dosyć dużo. Dobra, i tam coś jeszcze zostało. Powinnam się chyba wyleczyć, zanim będę tutaj majstrować jeszcze po tej stronie. Także leczenie średnich ran. I lecimy dalej. Zróbmy save'a. Czy tutaj byłam? Byłam, ale poniekąd nie. Ajajaj. Tu jest już więcej tych wojowników. Strzelaj, proszę cię. No tak, to się nie będziemy chyba bawić. Trzeba zejść do nich. Jak oni... Nie wiem, nieważne. Ja sobie pokorzystam. No dawaj. Super. Przecież nie musimy całego lutu z nich zbierać, nie? Czy wy widzicie, jaki ten fort jest wielki? To jest niebywałe.
Tego się nie da pootwierać. Tu się nic nie da zrobić. Okej, tu też nie. Przynajmniej chwilowo. Zobaczmy. Co my tu mamy? Troll ożywieniec. Dobra. Podobno według poradniczka wtedy już musimy iść po tego orka, jak żeby został tylko ten sam troll ożywieniec. Więc pochodźmy sobie tutaj jeszcze. Tu jakiś cieniostwór jest, bo słyszę. Ciekawe. Tam możemy wejść. Tutaj też możemy wejść. Ile tutaj rzeczy. Oh my fucking god. Niemożliwe. Lekki topór bojowy nawet. A tutaj się ci panowie w takim razie zbagowali. Kościany łuk. To jest chyba całkiem niezła broń. Czy mi się wydaje? No, całkiem fajny. Topór bojowy. Dobra, to jeszcze zerkniemy tutaj. Tam zostało jeszcze parę tylko tych ożywieńców. Wydaje mi się, że jesteśmy na dobrej drodze. Wiecie co? Przez chwilę miałam mikrozawał. Że coś mnie tutaj zabije, bo tyle tej krwi zobaczyłam. Dobra, i tam możemy się dostać. Tam też możemy przejść. Tutaj... Ja tu nie byłam? Wygląda cholernie znajomo. Tu są jakieś łóżka. Okej, tu byłam. Tutaj... No chyba też na to wychodzi. Okej, no to zerkniemy sobie teraz tam na dole. Okej, tam są jakieś katakumby. To chyba tutaj. A, dobra. Tu są dwa, czy mi się wydaje? A, jest ten cymbał i tam, okej. Okay. A łano powaliło? Nie, 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 nie. Okej. Okay. Czy ja powinnam walczyć kuszą, mając mało w kuszy? Nie wiem, ale wydaje mi się to dosyć przydatne, żeby... Ja poczekam, aż ten gość tu przylezie. Proszę cię. Ja poczekam. Przez tyle wyglądało, jakby ten cieniostwór tutaj potrafił wejść. No. No please, bo ja nie chcę tego typa. Cudnie. No halo. O Jezus Maria. Dobra, odbiegnijmy kawałek dalej. Dawaj, strzelaj. Please, no. Ajajaj. Dobra, jeszcze raz. Okej, troszeczkę dłużej trzeba. Kurde, no będziemy się tak... Co ten cieniostwór tam zrobił, przepraszam. Kurde, no bo ja chcę się pozbyć tego wojownika walonego w tyłek. Masakra. On się ruszy stamtąd, czy się nie ruszy? Tu jest ciemnica, jak nie wiem.
No nie podoba mi się to bardzo, bo ja bym chciała tego wojownika najpierw. No chyba mi nie pozostaje nic innego, tylko tam zejść. No, wreszcie. No. Tragedia. Dwie pełnie życia i 300 sztuk złota. No dobra. Ktoś wyciągał broń, słyszeliście to? Co tu się dzieje znowu? Okej, tu jest jakiś matoł. Halo? A to łucznik zwykły taki. Ach. Czy to są wszyscy i został tylko ten troll? Na to wychodzi. Tam można wejść. Są tam itemsy? Nie wiem. Ale najpierw sprawdzimy to miejsce. Tutaj są itemy. Pakiet ostrych strzał. Oj, dobrze mi się wydawało, że da się wejść jeszcze wyżej. Zróbmy save'a, bo nie mam ochoty stracić postępu. Zardzewiałe bronie. Co tutaj jeszcze jest? Rozdrabniacze. Mała burza ognista. Tu da się wejść jeszcze wyżej? Chyba się... Ta, nie da się. Da się. O nie, fuck my life. Serio. Oni to zrobili, kurna, specjalnie, bo wiedzieli, że będę tutaj na szybkości chciała wbiec. Sakieweczki, te sprawy. Tam jest obozowisko, tam też byśmy się musieli udać, wiecie, tylko na razie tutaj pobuszujemy. Niestety, z tego co widzę, tutaj do ruin nie ma żadnego teleportu, chyba że nagle jakimś cudem wypadnie z tego cieniostwora, nie? Jak tu się wychodziło stąd? Ja jestem ba... Jak się tu wychodziło? Halo? O, tutaj. Okej, okay, tutaj, dobra. Aha, okej. Okay. Nieważne. Dobra, to wiecie co? Przebiegniemy się stąd. Do naszego kochanego orka. Okej, okay, byłam w jakimś dziwnym... Okej, okay, tędy da się... Dobra. To tak, bo został nam tylko ten troll. Ja niestety nie pamiętam, jak ja tu wlazłam. Którędy. Na pewno nie szliśmy od strony tych brzytew. Ja tu jakoś górą przylazłam, czy... Czy jak to było? Nie no, przecież nie weszliśmy żadnym piętrem. Ajajaj, nie pamiętam, jak ja tu wlazłam. Zaraz, zaraz, zaraz. To było to. No bośmy jakoś od tej strony przyszli chyba, nie? O właśnie, tędy. Idziemy po naszego orkowego przyjaciela. Przyjdziemy z nim tutaj. Zapisik, bierzemy go. Cześć, Prampek. Możemy go okraść? Miałeś dużo szczęścia. To być prawda, More. Te przeklęte pełzacze nieomal zabić Prampeka. Dobrze, że ty się pojawić. Co to za zamek? Pradawne ruiny. To nie być dobre miejsce dla Prampeka i Mauri. A dlaczego? W tych ruinach dużo stworów i nieumarłych. A kiedy ja mówić dużo, More, to znaczyć dużo. Lepiej tam nie chodzić. Boisz się. Ha. Prampek, nie bać się niczego. Jeśli More pójść z Prampek do ruin i będzie walczyć, to zobaczymy, u kogo więcej odwagi, u Mauri czy u Prampeka. Dobrze. Chodźmy. Dobrze, More. Prampek będzie iść za tobą.
No to musimy zdjąć niestety pierścień prędkości, bo będzie nam się ciężko szło. Gdzie mój pierścionek? Tutaj. Dobra, to lecimy. Zobaczymy, jak on tutaj się będzie zachowywał. Został nam tylko ten... ten troll, więc nie powinno być problemów. Idziesz? Dobra, idziesz. Nie zbugowałeś się na szczęście. Dobra, widzę jego teksturę za sobą. Ok. Przyjemnie, bo przynajmniej ze mną idzie. Idziesz? Idziesz. Tylko się nie spierdziel. Dobra. Ok, no to lecimy prosto na tego trolla. Co za zdobycz. Pogadamy później, more. Chwila. Excuse me? Czego on se poszedł stąd? Prampek będzie mi towarzyszył, ale nie powinienem zbytnio wierzyć w jego pomoc. Muszę mieć także na uwadze to, że może mnie zostawić samego pośrodku walki. Aha, dobra. Czyli on mnie po prostu teraz zostawił, bo zobaczył tego trolla, tak? Ale wyglądasz pasku... O matko. Nie, proszę. Ale będzie teraz ciężko go zajść, wiecie? Fuck my... Aj, aj, aj. Okej, udało się. Co ty masz w sobie? Kieł trolla. I co, i to wszystko? Seriously? Jest Prampek. Myślę, że to wystarczy, aby udowodnić Prampekowi, jaki jestem odważny. Muszę go dalej ciągnąć po ruinach. Być może jest tam coś jeszcze do znalezienia. No chyba nie. Zaraz. Okej, bo tu są jeszcze rzeczy. To ja sobie je wezmę. No i można zakończyć poszukiwanie. Nic więcej tutaj nie ma. Przynajmniej tak mi się wydaje, że nic nie ma więcej. Większość roboty oczywiście odwaliliśmy my. I to jest jedyne miejsce, gdzie mnie jeszcze nie było. Tak jak trochę miałam takie przeczucie, no po prostu ten troll pilnował tutaj, o matko, przejścia. Dużo pakietów, strzał. Bardzo duża skórzana sakiewka. Ja znowu mam dużo syfów w ekwipunku do otwierania. I mamy bardzo dużo pieniędzy, której nie mam na co wydać. Więc tak. Nie no, wydaje mi się, że nic więcej już tutaj nie będzie. Ale zrobimy save'a, zanim skończymy. No cóż, to byłoby wszystko. To być prawda, more. Ty mnie zaskoczyć, more. Ty być silny wojownik i wytrawny łowca. Masz honor. Co tu porabiasz? Prampek przyjść z Ashdodu. Mam dotrzeć do dużego obozu orków Nemrosha. Ale Prampek zabłądzić. Nie móc znaleźć droga do obozu. Gdzie znajduje się obóz Nemrosha? Po środku pustyni być kanion. Tam dużo namiotów. I tam być Nemrosh. Pomogę ci dotrzeć do obozu. Dobrze, more. Prampek będzie iść za tobą. Okej, to jest chyba ten obóz, gdzie żeśmy byli, co? Okej, zrobiło się ciemno. Przydałoby się użyć, wiecie, naszego śpiwora. Mam tylko nadzieję, że mi ten Prampek nie zniknie, jak pójdę w spanko. Zapomniałam, że jestem opętana. Więc nam to życia za bardzo nie odnowi, ale możemy zrobić, żeby był nowy dzień przynajmniej. Tak, wiem, że jestem opętana. No i oczywiście zniknął. Pytanie, czy on będzie już w tym obozie. Wiecie co? Możemy to sprawdzić. Nie będę robiła żadnego zapisu po drodze, tylko tam szybko pobiegniemy, bo już tam byliśmy w ostatnim odcinku. Bo to był na 1000% tamten obóz, nie? Prampek może stać tutaj, gdzie go znaleźliśmy, albo już tam jest na miejscu. Bo gra tak robi. Gothic tak robi. Tu go nie ma, więc podejrzewam, że już jest w obozowisku.
Czy my możemy zobaczyć to obozowisko na mapie? No, nie do końca chyba. O, proszę bardzo, rdeśnik polny. Aż... O nie, 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 nie. Ja się z golemem ognistym nie będę bawić. Jeszcze mam mózgu trochę. O, siema. Dobra, to zdejmujemy pierścionek i idziemy. Przynajmniej mi się NPC znalazł, nie? Dobra, mamy tutaj... Albo... O matko, dużo was, ale okej. Dobra, hieny. Wydaje mi się, czy prampek w ogóle mi nie pomaga. Tak jest. Nie wydawało mi się. On jest totalnie useless. Siema, hieno. Ale nie powiem, hien mi brakowało w Gothiku 3 na przykład, więc tutaj jestem w sumie zadowolona z tego, że mamy takiego przeciwnika jak hiena. Co prawda mają one trochę dziwny design, jeżeli chodzi o to ich podśmiewywanie się. No ale w sumie chyba z tego są znane hieny, nie? Ktoś po prostu... No. Je odtworzył, nie? Dobra, ja nie wiem, czy my dobrze biegniemy, ale wydaje mi się, że możliwe, że tak. Mieliśmy bardzo dużo tych namiotów, więc... Wydaje mi się, że jesteśmy na dobrej drodze. Tutaj się już robi tak dziwnie ciemno. Jeżeli to było to miejsce, no to... No tak, jest dużo namiotów. Tam jest to dziwne coś. No to jesteśmy na miejscu. Tu gdzieś powinien być ten Nemrosz. Prampek, siema. No to szukamy w takim razie Nemrosza. I to jest prawda. Dobra, już Wolok, siema. Tu ktoś siedzi. A Prampek, przepraszam, gdzie mi zginął? Okej, okay, zaklinował się. Chodź tu. Idziesz za mną, idziesz. Dobra. Tam są ruiny, to chyba nie. Chyba, że... Nie, muszę go podprowadzić pod samego Nemrosza. Tu jest chyba Nemrosz, nie? Tak jest. Trudno będzie ukraść. Bardzo trudno, naprawdę. Witam, ja. Czego ty chcieć, śmierdzący more? Twoja tu obecność złościć Nemrosza. Wynoś się. Przyprowadziłem ci orka Prampeka. Dobrze, more. On może natychmiast udać się do ruin. Gemnok potrzebuje więcej pomocników do poszukiwania artefaktów. Mogę ci w czymś pomóc. Dobrze, more. Ty iść do ruin miasta Tadmoru. Tam Gemnok powinien wydobywać dla mnie artefakty. Ale dotychczas ten nie rób nic nie znaleźć. Dobrze, zajrzę do niego. Nemrosz chce, abyś poszedł do ruin miasta. Dobrze, more. Prampek już iść. Mam pójść z tobą. Nie być potrzeby. Prampek znać droga do ruin. Oto nieco złota, more. Prampek dziękować za pomoc. Okej, okay, spoko. Super, mamy teleport. Uff, dobra. To akurat bardzo dobra sprawa. To możemy z powrotem założyć mój pierścień szybkości, możemy zrobić save'a. I powiem tak, udamy się na chwilę na Albatrosa. Damy sobie kolejne punkty w życie. Na Albatrosa. Tak jest. O fuck. Zapomniałam. Liczyłam, że się nie skapną. Dobrze zrobiłam. O nie, to znaczy, że muszę... O nie, fuck. Trzeba teraz odbiec z tego obozu kawałek, zmienić pancerz. Dobra, myślę, że wystarczy tutaj.
Mam nadzieję. No kurde, jak zwykle ten nagle musi tu iść, nie? Tu mnie chyba nikt nie przyuważy. Zakładaj to. To jest naprawdę akurat useless, bo powinni mnie rozpoznawać, że tak powiem, z twarzy. A nie mi problemy sprawiać. Kurde, Wulwia jest niżej. Trzeba uważać na to, co się mówi. Dobra, zobaczymy. Muszę zdjąć te wszystkie przedmioty, które mi dają życie. Czyli to i to. Nic więcej do HP już chyba nie mam. Dobra, siema. Moc życia. Mogę już w ogóle się nauczyć tego drugiego kręgu? Naucz mnie, nie jesteś jeszcze. Nie. To akurat jest mega dziwne. Chcę Ale za to możemy sobie dać w HP. Dobra. Wydaje mi się, że już nie mam punktów nauki. Nie mam. 1456. Dobra. Czyli... Jeszcze mi jest potrzebny jeden poziom tak naprawdę i już nie mamy się czego uczyć. Czyli wtedy możemy sobie trochę przyinwestować w tą kuszę na przykład. No dobra. Gdzie jest mój pierścień piękny? Tu jest. Okej, ładne mamy hapetki. Teraz gorzej się będzie wyteleportować ze statku, tak żeby mnie nikt nie widział. W sumie tutaj jest chyba takie najlepsze miejsce. Lekki pancerz asasyna i wracamy do obozu Nemrosha. Pobuszujemy teraz troszeczkę tam. No okej, w sumie gra mnie wywaliła w takim miejscu, że mogłabym się dopiero tutaj chyba przebrać, ale lepiej nie zapeszać. Tu był też jakiś ork właśnie. I nie tylko ork zresztą. Tu są ludzie, z którymi możemy porozmawiać. Jest ich parę. Także zobaczmy sobie, czy jest ich, nie wiem, więcej, czy nie. To są jakieś skóry, możemy sobie pozabierać. Powinieneś wiedzieć lepiej. Dobra, ten mi dał questa. Czyli tutaj już mamy, widzę, no, komplet. Witam, ja. Nie obchodzi mnie, kim jesteś. Ciekawi mnie tylko jedno. Masz polecenie rozmawiać ze mną, czy nie? Jeśli nie, to zostaw mnie w spokoju. Jasne. Dobra, czyli na razie tutaj nic nie zrobimy. Tu jest zwykły niewolnik, tu są orkowie. Tu też był zwykły ork, prawda? Bo ja już mi się w głowie... Męczę się już. Dobra, i tu byli ludzie. Witam. Nazywam się Roland. No i co? Czy w ogóle pytałem, jak się nazywasz? Nie, ale... Nie wysilaj się. Nie mam ochoty z tobą rozmawiać. Krótko mówiąc, zostaw mnie w spokoju, dobrze? Witam. Mówisz w naszym języku? Tak, more. Ja mówić w języku ludzi. Kim jesteś? Ja być Wolok. Ja dostarczać dla nasza wojowniki broń i inne pożyteczne rzeczy. No dobrze. Czy masz broń tylko dla orków, czy także można u ciebie kupić broń dla ludzi? Ja mieć także taka broń, którą morę móc użyć. Doskonale. Sprzedasz mi jakąś broń. Ty chcieć handlować, more. W sumie, czemu nie? Ty zobaczyć, może ja mieć coś odpowiedniego dla siebie. Kto ci to powiedział? Pokaż mi swoje towary. Ouu, topór berserkera. Bardzo fajna broń. Ja mu ją ukradłam zresztą. Wielki młot. Dobry miecz półtora ręczny. Serio? I on nie ma nic lepszego. Ma kuszę łowcy smoków. 150 siły wymaga. Myślę, że ją bierzemy. Bo takiej na pewno nie mam. A co to jest? Winos. Winos Tarsos.
Wiecie co, kupimy to, bo zauważyłam, że tutaj jest, wiecie, wino z Warantu właśnie i tak dalej. To są jakieś takie ciekawsze, widzę, przedmioty. Ale kuszę łowcy smoków chętnie przygarnę. No zobaczcie, jaki to jest przeskok. Zwykły bełt. Okej. Fajnie. Ty nie chcesz gadać, ty ten, a Yusuf? Witam. Mogę u ciebie zasięgnąć informacji. Zapytać. Kim zależy o co? Na początku powiem ci tyle, ile mogę powiedzieć obcemu. Dopiero gdy będę pewny, że jesteś jednym z nas, wtedy będziesz mógł więcej dowiedzieć się ode mnie. Czym się tu zajmujesz? Kim sądzę, że tyle mogę ci powiedzieć. Jestem przywódcą myśliwych w tym obozie. Nazywam się Yusuf. I jak polowanie? Sporo trofów. No, tak, chociaż prawdę mówiąc, nie za bardzo nam idzie. Na pustyni nie tak łatwo z polowaniem. Mogę ci pomóc w polowaniu. Dlaczego nie? Nie ode mówię pomocy. Czego potrzebujesz? No, powiedzmy 30 kawałków mięsa. Na początek powinno wystarczyć. Oto twoje mięso. Doskonale. Teraz go bardzo potrzebujemy. Oto 200 sztuk złota za twoją pomoc. No i dobra, mały kwestik zrobiony. No i tutaj już chyba nikt nie miał imienia. Tam jeszcze na dół możemy zejść. Tak jak mówię, ten krater mi się kojarzy z jakiegoś moda. No ale dobra, wiecie co, zerknijmy sobie na dół. Dobra, na szczęście mogę użyć drabiny. Tylko wiecie co, weźmiemy sobie pochodnie, bo coś widzę, że tutaj jest ciemno. Kurde, jakbym tylko pamiętała nazwę tego moda. Ale nie wiem, czy to nie był jaktyl przypadkiem. Tak mi się wydaje. Bo tam też właśnie się działo coś takiego przy piramidach. I właśnie było takie... Zaraz, tu nie ma potem kolejnej drabiny? Czyli tutaj... Okej. Dobra, to idziemy w poszukiwaniu tych artefaktów, co? Czy się właśnie zbagowałam? Nie wiem. Albo jestem ślepa, albo tam nie było drabiny. Dobra, tu są te ruinki. Nie zasłużył na coś takiego. Podejrzewam, że tam jest Tadmor, nie? Ruiny... Tak jest, to wszystko to są ruiny Tadmoru. Dobra, no to się tu rozejrzyjmy. Widzieliśmy na pewno już jakichś przeciwników tam. W jednym miejscu, nie? Były tam jakieś zębacze i tym podobne rzeczy. Tu są... To jest wilk pustynny czy hiena znowu? Wilk pustynny. I nie wiedzieć dlaczego schowało mi broń. Ajajaj. Ty paskudo. Mnie będzie atakowała. Tragedia. To są jakieś przedmioty też. Nie no, fajnie, wiecie co? Na razie się będziemy właśnie poruszać po obrzeżach tego Warantu. Wydaje mi się, że to będzie dużo lepsze rozwiązanie niż biegać bezpośrednio. Dobra, tam są nasi ludzie. Uznajmy, że nasi w cudzysłowiu. No bo przecież musimy im tutaj pomagać, prawda? To są jako brzytwiaki czy zębacze pustynne? Chyba zębacze. Tak, to akurat dobrze. Bo one mi aż tak bardzo krzywdy nie zrobią. Tylko troszkę mnie podziabią. Okej. Ale expik nam się sypie. Więc za niedługo będziemy mogli się nauczyć HP już do końca. Trochę mnie to boli, że piłam dużo tych mikstur, bo... przez to nie będziemy w stanie dać więcej w HP niż mogłabym. To akurat słabo zrobiłam, nie powiem. Powinnam była troszeczkę to inaczej zrobić.
No ale trudno, czasami tak po prostu już bywa. O siema, troll. Powiem wam, że uwielbiam to spotykanie troli na po prostu takim tym, na tej pustyni. Bo na przykład tego w Gothiku 3 w sumie nie było, nie? Cieniostwór pustynny. Nawet się nie skap, co się... O matko, co ja mu zrobiłam? Aż dot. Okej, dobra. A tutaj coś będzie po tej stronie ruin? Nie. O Jezu, ta menda. Parszywa. Na szczęście mnie nie widzi, bo się gapi kurna w kamień. Kamienne tabliczki. Kiedy się nauczę czytać to? Przydałoby mi się. Ja, wiecie co, ja tego golema to ja chyba zostawię tam na wieczny żywot w samotności. Bo naprawdę. Nie mam ochoty nawet się do niego zbliżać na milimetr. Teraz się zastanawiam, jak nazwać dzisiejszy odcinek. Czy ruiny Tadmoru, czy obóz orków Nemrosha? Muszę się chyba zastanowić. Chodź tu, psie. Siup. Dobra, na szczęście się fajnie wybija tych przeciwników. I powiem wam, że jest mniejszy... Jest ich mniej, niż w Gothiku 3, mi się wydaje. W Gothiku 3 to ja miałam bardzo przesyt przeciwników. Ten golem mnie zauważy tutaj, jak będę chodzić, nie? Dobra, co ciekawe, mnie nie zauważył. Dobrze, niech on sobie tam zostanie. Sam ze sobą. Okej, okay. I tutaj powiem wam, że też mi się jakoś tak fajnie eksploruje te ruiny. Bądź co bądź, mapa jest ogromna i tutaj twórcy moim zdaniem bardzo przesadzili. Chociaż to tak naprawdę ten warant się kształtuje tak, że mamy jakieś obrzeża, tak? I wiecie, o co chodzi. I po prostu chodzimy sobie po środku. Tak to przynajmniej na pierwszy rzut oka aktualnie wygląda, nie? Dobra, pustynny wilk kolejny. Są też bardziej przydatne przedmioty i mniej. Okej. Na razie nie czuję przynajmniej takiego, wiecie. Przesytu tą eksploracją jeszcze przynajmniej. Tam jest jakaś wieżyczka. Chyba, że myśmy tam byli, a mi się coś pomyliło. A, no tak, tam jest ten klasztor przecież. No tak, co żeśmy mieli skarb z klasztoru. I tą mumię, i tą trumnę, i to wszystko. Dobra. Ja już w sumie wiem, gdzie my się mniej więcej poruszamy. Przynajmniej aktualny obszar wydaje się być mi znany. To chociaż tyle. Że tak w 100% nie błądzę. Ale powiem wam, że akurat to z tymi ognistymi golemami, to mi się bardzo akurat kojarzy z Gothikiem 3, bo ich przy ruinach jest od cholery. Rozumiem, że musimy iść w stronę tamtej piramidy. W sumie my chyba aktualnie jesteśmy na obrzeżach tych. No, tak naprawdę na obrzeżach. Czyli w sumie bardziej ten obóz orków Nemrosha to będzie prawidłowa nazwa na odcinek, wydaje mi się. No bo jednak za bardzo po tych ruinach chodzimy po nich, ale po obrzeżach. No i tutaj cały czas jesteśmy w okolicy obozu, nie? Możemy spróbować tak od dupy strony podejść. Tak bym to nazwała.
No, zapraszam do mnie. Tu jest cieniostwór. Nie, no fajnie. Ale też się cieszę, bo będzie mi się nawet łatwo montowało dzisiaj odcinek, bo większość to jest bieganko. Ja nie wycinam tego bieganka, także wiecie. Tu jest lwica? Tak jest. W ogóle te lwice to sobie śpią. O, już co? Już kolejny poziom? To jeszcze sobie damy dzisiaj w chapca. Powiem wam, że nawet chyba teraz. I będziemy kontynuować tutaj zwiedzanie tych ruin w kolejnym odcinku. Tylko sobie pokonam te piaskowe wilki, które się na mnie rzuciły teraz. I będziemy stąd spadać. Dobra, no to robimy zapis. I przebieramy się. I pójdziemy się dochapcyć. Będziemy mogli też już te miksturki wypić dalej. Ogółem powinno być całkiem przyjemnie. Zbroja rycerza. Zapis. Czwóreczka. Teleportacja na Albatrosa. I niech żyje król. Idziemy do Vulviasa. To było tutaj od razu. Tak jest, bo ja zawsze lecę na górę bez sensu. Cześć. To znowu zdejmujemy te cuda na kiju. Zapis. No i dajemy sobie moc życiową. 5 i 5. Jeżeli on tego nie widzi, to i mamy 1496. Czyli w teorii jeszcze jeden punkt mogę tylko przeznaczyć nauki na to. I on mnie więcej nie nauczy. Także jeszcze jeden poziom i będziemy mogli pić potem już te potionki. No ale i tak myślę, że jest naprawdę, naprawdę nieźle. Moi drodzy, zakończymy sobie tutaj na statku. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam was do łapki w górę, subskrypcji i komentarza. Widzę, że was przybywa na kanale, także witam nowe osoby. Ogólnie całkiem przyjemnie jest. No i co? W kolejnym odcinku będziemy zwiedzać dalej ruiny Tadmoru, czyli weźmiemy się też za to zadanie artefakty, które dostaliśmy. Nemrosz poszukuje artefaktów w ruinach pradawnego miasta Tadmoru. Ork Gemnog już powinien mu dostarczyć kilka z nich. Ja sobie jeszcze zerknę do poradnika, czy są jeszcze jakieś inne zadania, które oferuje obóz Nemrosza. I później no zobaczymy, jak to się będzie dalej kształtować. Jeszcze jest ten Nordmarczyk tam, którego spotkaliśmy ostatnio. On mnie wtedy bił, bo miałam zbroję asasyna, więc dlatego. Mamy obóz tych koczowników na mapie. Mamy też to miejsce, pole bitwy to nie, ale obóz Alego jest i wieża wojowników Beliara. No i w ogóle cały Ugar mamy do zrobienia, więc to już jest w ogóle największy tutaj, no wiecie. No i Amarna też jest. Chociaż do Amarny myślę, że pójdziemy dużo, dużo później. Myślę, że i tak najpierw Ugar. Ale chciałabym się zająć tymi miejscami, które mijaliśmy w drodze do Ugaru, czyli ta wieża strażników Beliara, ten obóz Aliego to było? Ali? Alego, tak jest. Może i ci koczownicy? Zobaczymy. Nie przedłużam, moi kochani. Do kolejnego odcinka. Trzymajcie się i cześć.